się, żeśmy martyrologię, wypominamy szacunek, modlitwa, to jest naszą tożsamością, od tego nie uciekniemy, od tego nie chcemy uciekać. Ale warto, aby przypominać i na ziemiach zachodnich, północnych, na ziemiach odzyskanych, w całym państwie polskim, fantastyczną, pragmatyczną, organiczną, pod każdym względem doskonałą działalność Związku Polaków Niemczech. A więc przygotowanie ideowe, przygotowanie logistyczne, przygotowanie pod względem twórczości, muzyki i wielu innych aspektów, obszarów, elementów. I te 5 praw Polaków spod znaku Rotwa, które nam towarzyszą tutaj dzisiaj w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, to prawdy, i to trzeba powtarzać wyraźnie, nadal aktualne, uniwersalne, ponadczasowe, potrzebne kolejnym pokoleniom Polaków. One były aktualne dla Polaków w naszym wieku, naszych miłych tutaj gości, naszych uczniów, gimnazjalistów, licealistów wówczas w 1938 roku. Ale one były adresowane również do Polaków w państwie polskim, jak nazywano II Rzeczpospolitą. One były adresowane do Polonii wówczas obecnej, jak i teraz, w całym świecie, przecież przełom XIX-XX wieku, do emigracji do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, Argentyny i wiele innych miejsc. Zresztą dokumentacja kongresowa pokazuje, z jak wielu miejsc przyszły życzenia, dobre słowo, słowa wsparcia i podziwu za te ciężkie czasy, i tą efektywną działalność, nie użalania się, ale efektywność, która przynosiła, rodziła tak piękne owoce. I wówczas na tym właśnie kongresie berlińskim te prawdy dla nich, dla tych Polaków w Niemczech, dla Polaków w Polsce, dla Polaków w świecie, ale to z dzisiejszej perspektywy powiem i wtedy, i dzisiaj, to jest tak, dla kolejnych, następnych pokoleń, międzynarodowej, międzypokoleniowej, narodowej sztafecie dziejów. I te prawdy Polaków to kredo polskości, ten katechizm narodowy, to synteza i dziedzictwo Polaków spod znaku Rotwa. To ich prawdy, to ich prawa autorskie. Ale prawdy, którymi powinniśmy się posługiwać, to skarby, z którego powinniśmy czerpać, nie tylko tych 5 słów. One są bardzo wymowne w swojej treści, łatwe do zapamiętania, łatwe do jakiejś takiej większej wewnętrznej refleksji. Ale trzeba również poznawać, próbować poznać to dziedzictwo, ten pragmatyzm, tą inną koncepcję działania niż ta, która dominowała w polskiej historii na wschodzie. A więc ta jagiellońska obecna do dzisiaj myśl dominująca, długo tak będzie, z tą jakby powiedzmy zachodnią, piastowską, mniej obecną w świadomości polskich dziejów. Bo przemiana wystrojowa, drodzy Państwo, 25 lat, mało kto o tym już mówi. Dlatego tu wielu prelegentów, wielu gości przywołuje naszą uroczystość. I tak, trzeba powiedzieć, to są fakty. To jest 11 nasza, jedyna taka w Polsce specyfika ogólnopolskich edycji, a przy okazji także różnego rodzaju kontaktów, akcji informacyjnej. Panie dyrektor przecież z Koźmina jako Polskiego potwierdzą o przychodzącej korespondencji, o informowaniu się o tym, co się dzieje w różnego rodzaju mediach, o inspiracjach, o zachętach, o różnego rodzaju innych obszarach popularyzowania tej tematyki. I to jest dzisiaj w mini skali ten kongres berliński sprzed 77 lat. Może w większym jeszcze względzie pod kątem liczebnego udziału młodych ludzi niż wtedy w Berlinie. Oczywiście będzie taki czas, przyjdzie taki czas, że wrocławska hala ludowa, dzisiaj nazywana hala stulecia, też w jakiś sposób przyjmie współczesnych kontynuatorów kongresu berlińskiego i tych, którzy z tą tradycją się identyfikują właśnie w swoich murach, bo tutaj przecież w 1937 roku to właśnie Wrocław był brany pierwotnie pod uwagę, a nawet jeszcze wcześniej Opole, jako miejsce takiego wielkiego wydarzenia z pod znaku Rotwa. Trzeba o tym mówić, trzeba przypominać dokumentację z tamtych czasów, trzeba powoływać się na dokumenty związane z literaturą tamtego okresu, z antologią, z wydawnictwami, jak choćby kwietniowy Polak w Niemczech. Trzeba przypominać o Polakach, którzy wyjeżdżali w 1933 roku już po dojściu Adolfa Hitlera na pielgrzymkę do Watykanu, jak na razie, czy do tej pory jedyną wówczas do Ojca Świętego Piusa XI. Trzeba przywoływać twórczość, tak jak tutaj młodzi ludzie. Trzeba mówić, kto ty jesteś, Polak mały. Jaki znak, twój znak zuchwały? Jak się rozwie do twojego rodu? Co powiada, że Rotwa znakiem, ja Polakiem? Czem ci Polak jest przed światem? Zawsze bratem. Gdzie cię wiedzie życia droga? Poprzez naród mój do Boga. Co Polactwu dasz na chwałę? Życie całe. To jest ABC dziatwy polskiej w Niemczech z wiosny 1939 roku. Nieliczni wrocławianie,
W tamtym roku tutaj akurat uczniowie sportowej szkoły podstawowej nr 46. Dzisiaj wy w Łodzi Koźmianie przywołujecie zakurzone karty polskiej historii międzywojennej. Jakże ważne, jakże potrzebne, jakże będące skarbem i spuścizną ideową narodową, które po wielu dziesięcioleciach pustki, zaniedbywania tej tematyki mogą przynieść niebawem dobre owoce. Ufam i wierzę, że w XXI wieku ustawiczną, ciągłą, codzienną działalnością przyjdzie czas na renesans, przyjdzie czas na swoiste adziornamenta, już współczesnienie dla rodła, ale nie utyskiwanie, nie płaczem, nie diagnozowaniem i zabieraniem rzeczywistości, tylko pracą, pracą i jeszcze raz pracą. O tym mówił posłańczyk jako młody Polak, to znak rodła, młody w sprawach Polaków w 1936 roku. Powiedział to zresztą arkabiszek Zaciborza, wielki Polak z Poznaku Rodła, tę myśl, która jest również na jego pomniku braci Bożym. Uwaga, niech to zdanie dzisiaj też zostanie zapamiętane przez nas młodzi Polacy. Siła nasza leży w nas samych. To nie frazes, to nie banał, to nie nadęte zdanie. Naprawdę możemy łączyć się w naszych rodzinach, parafiach, lokalnych środowiskach i dzisiejszy przyjazd dzisiaj świadectwo wielu tutaj delegacji szkolnych. Może mogło być więcej nas jeszcze w armii, ale poczty sztandarowe, obecność we wrocławskiej katedrze, w matce wrocławskich kościołów, obecność służb mundurowych, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, to też są bardzo miłe zwiastuny i nowa jakość na naszych uroczystościach. Dziękuję wszystkim za obecność, za to świadectwo z Poznaku Rodła. Za chwileczkę po uroczystym odśpiewaniu roty będziemy kończyli naszą uroczystość, którą zaplanowaliśmy w takiej czasowej perspektywie. Na dalszą część sympatycznego i świątecznego dnia zapraszam do części gastronomicznej naszej auli i w tym momencie chcę powiedzieć ogólne, wielkie, sympatyczne z naszej strony dziękuję. Jest piątek, jeszcze wielkiego postu, ale mamy tutaj ze strony parafii katedralnej dyspensę, jeśli chodzi o posiłki. Także Kościół Rzymskokatolicki przestrzega surowo zasad, również jako wierni się do nich stosujemy, ale dzisiaj to uwagi na gastronomię i to, żeby nikt nie głodny nie wyjechał z Wrocławia, jest taka właśnie forma dyspensy i o tym chcę też tutaj na razie powiedzieć. Polskość to dar z nieba od Boga mi dany. Niechaj te słowa się zapatrzą na doktora Bolesława Łańskiego, którego w tamtym roku przywoływaliśmy z racji 75. rocznicy jego śmierci. Poprzednika obecnego tutaj dzisiaj Józefa Młynarczyka z Hamburga. To pierwszy prezes, drugi w kolejności, bo po Stanisławie Sierakowskim. Józef Młynarczyk, ósmy prezes historii powojennego związku. Wspominajmy tego wielkiego Polaka i kapłanów, którzy byli na czele polskiej organizacji. Dzisiaj nie można zarzucić prawdą Polaków ani znakowi Rodła żadnych innych kontekstów, jak tylko wymiar moralny, etyczny koncepcji chrześcijańskiej myśli, jakbyśmy to powiedzieli w związku z Polakiem. Księża byli wychowawcami, byli liderami i jak można tożsamić czy próbować zestawiać organizację, która była ze wszechmiar organizacją katolicko-narodowym obliczu, a jednocześnie przyjazna, ekumeniczna w stosunku do przedstawicieli narodu żydowskiego, aktywistów komunistycznych. Kto tak funkcjonował wówczas jak nie Związek Polaków Niemczech? I ten znak, który tutaj widzimy, powinien zagościć w różnych miejscach Polski jako symbol Wisły i Krakowa. Taka była jego genealogia, taki był jego pierwowzór. To nie ma nic wspólnego z wiadomymi ruchami neo, czy wczesnopogańskimi, czy jakimikolwiek innymi. Znak Rodła był symbolem Polaków w Niemczech, organizacji, która była organizacją chrześcijańską, katolicką, narodową, a jednocześnie nowoczesną, skuteczną, inną od tego nurtu polskiego, który dominował w tamtych czasach na różnych obszarach państwa polskiego i wówczas bardzo też bulgoczącej, pod każdym względem Europy zmierzającej do wybuchu II wojny światowej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę o powstanie.